punktami prowadzi w klasyfikacji Diamond Race, to i dziś jest ona jedną z faworytek tego biegu, a przynajmniej my chcielibyśmy ją widzieć w tej roli. Wiktoria Ohorugu, ona na torze 9, na torze 8 zobaczymy Candice McLeod, reprezentantkę Jamajki. Dalej zaprezentuje nam się doskonale też znana Holenderka Lieke Klaver, którą oglądaliśmy przede wszystkim w zawodach halowych, choćby w Toruniu w tym roku. Na świetnie początku biegająca tego 200 roku. Metrów również w tym sezonie na otwartym stadionie. No i jest wreszcie Natalia Kaczmarek, bo myślę, że warto teraz przywitać się oklaskami. Zrobi to publiczność. Reprezentantka Polski, mająca na swojej szyi wiele sukcesów. Myślę, że ona jest doskonale świadoma tego, że chce dokładać do tych dwóch medali olimpijskich, złotego i srebrnego, także kolejne trofea. Mary Lady Paulino, reprezentantka Dominikany, ona pobiegnie na torze 5. Na torze 6 zobaczymy reprezentantkę Barbadosu, Sadę Williams, z tegorocznym wynikiem 50-80. No to jest jeden ze słabszych rezultatów. Ale to brązowa medalistka mistrzostw świata z Oregonu, z Eugene. Tak, Shawn Miller-Uibo była pierwsza, Mary Lady Paulino była na drugim miejscu. Oto Amerykanka Lina Irby Jackson, jest także reprezentantka Chile Martina Vail. I za chwilkę już będzie można zobaczyć, jak przebiegnie ta rywalizacja. Faworytka dla nas jest jedna. Tak, ale będzie oczywiście Natalii bardzo, bardzo trudno ten bieg wygrać, ponieważ mamy Mary Lady Paulino, a to, drodzy Państwo, druga zawodniczka w tym roku na listach światowych. Kilka dni temu Sydney McLaughlin Levroni poniżej 49 sekund, 48,74 na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w diamentowej lidze jest 400 metrów, to wygrywają dwie panie. Ta pani, którą widzimy w tej chwili na naszych ekranach, i właśnie Mary Lady Paulino. Jak tak będzie dzisiaj? Musimy też stwierdzić, nie ma Femke Boll dziś w zawodach, a więc aktualnej mistrzyni Europy. Przypomnijmy, dwie Polki na podium uplasowały się za jej plecami. Najlepszy wynik w tym roku Sydney McLaughlin, 48,74 z Eugene z 8 lipca, ale my teraz już patrzmy, Amerykanka Abby Jackson w tej chwili jest na czele, Klaver na drugim miejscu, Paulino na miejscu trzecim, Klaver mocno naciska Holenderka, patrzymy, gdzie jest Natalia Kaczmarek, na razie nieco dalej, ale już się przesuwa. Coraz lepiej wygląda reprezentantka Polski już na drugim miejscu i w tej chwili kluczowy moment tego biegu. Wtedy przekonamy się, czy Kaczmarek jest w stanie dogonić Klaver. Prawdopodobnie będzie to między nimi zacięta rywalizacja do samego końca. Są już na ostatniej prostej i to Natalia Kaczmarek teraz przyspiesza. Ma naprawdę wielkie szanse na to, żeby wygrać. Tak, jest już na najlepszej drodze. Patrzymy też na czas. Patrzymy na Magliot, która może być trzecia. Paulino ostatecznie na trzecim miejscu, ale Polka wygrywa. 49-49. To jest niesamowitego. Rekord polski to nie jest, ale to jest rekord życiowy Natalii Kaczmarek. I pobita Femke Boll, jeśli chodzi o rekord meetingu. Rekord meetingu. Ależ fantastyczny bieg Natalii Kaczmarek. Wielkie zaskoczenie Mary Lady Paulino. Ona, widzieliście Państwo, na ostatniej prostej próbowała jeszcze nadrobić ten dystans do Natalii, ale nie. Polka jest rewelacyjna. Paulino dopiero 50 sekund, a Natalia Kaczmarek. Rekord meetingu 49-48. Ale nam się to, Przemku, zaczyna.